Coroczny program społeczny Szlachetna Paczka ruszył z rekrutacją. W tym roku poszukiwanych jest 9,5 tysiąca wolontariuszy. To oni docierają do rodzin, które czekają na wsparcie, nie tylko te materialne. Do zadań wolontariuszy należy często spędzanie czasu z osobami samotnymi czy chorymi. O tym, kto może wziąć udział w tej rekrutacji, Karolina Komada. Kamila została wolontariuszką rok temu. Właśnie wtedy przekonała się, że bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki to nie tylko rozdawanie prezentów. Wolontariusze udzielają niekonwencjonalnej pomocy, na przykład pomagają w znalezieniu pracy lub spędzają czas z osobami często bardzo chorymi i samotnymi. Ja miałam kilka rodzin, ale taką, która mi tak najbardziej tak naprawdę zapadła w pamięci, to w zasadzie nie była rodzina, tylko to był jeden pan. Bardzo, bardzo schorowany. On miał całą gamę chorób, od miażdżycy przez chorobę płuc, po problemy z sercem, miał rozrusznik. I właśnie przez te wszystkie choroby był problem z adopcją psa. Z tym pomogła mu Kamila, a raczej Filip, wolontariusz taki na czterech łapach, który do tej pory towarzyszy jej w odwiedzinach. Okazało się, był bardzo, bardzo polubił go ten właśnie pan. Bo sam miał kiedyś w przeszłości psy, ale ze względu na częste pobyty w szpitalu i tego typu rzeczy nie mógł adoptować psa, natomiast bardzo, bardzo lubi z Filipem spędzać czas. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem Zmieńmy świat na dobre. W samym województwie śląskim potrzeba 920 wolontariuszy. Po wejściu na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl. Przycisków jest dużo i wystarczy kliknąć w jeden z nich. Po wypełnieniu prostego formularza zgłoszenie może zostać wysłane. Wolontariuszem może zostać każdy, komu nie jest obojętny los drugiego człowieka. Wolontariusz Szlachetnej Paczki to taka osoba, która nie przechodzi obojętnie obok problemów. Problemów osób, które są w kryzysie ubóstwa, problemów osób starszych, które czują się samotne, problemów samodzielnych mam z dziećmi, które mają jakąś chorobę lub walczą z niepełnosprawnością, problemów osób, które po prostu z jakiegoś powodu mają trochę gorzej niż my. To są takie osoby, które odwiedzają domy takich potrzebujących, dowiadują się, jaka potrzeba rzeczywiście tam jest kluczowa. Szlachetna Paczka działa od 2001 roku, a tegoroczna rekrutacja trwa do jesieni.